Kawalkada, dzika gonitwa po niebie, to przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie, to przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Gon. Lecimy aktualnie do trendu, w którym podobno jest Wiedźmin, który wymordował wioskę. Jestem mega ciekaw. Dobra, patrzymy na te ślady. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest Wiedźmin. To by było bardzo dziwne, ale wiecie, nie wykluczam. Okej, dalsze ślady. A jestem naprawdę mega ciekaw, kto to jest. Wątpię, że był to Wiedźmin, ale... No proszę, co my tu mamy? Ale jednak. Zbroja kota, a medalion wilka. Ale super to jest! Śmieszaniec. Zauważysz, że mamy zbroję kota, nie? To już jest mega po prostu. Próbowali go zabić tam, tak? Bo tak zginąłem. Wiecie co? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy on kłamie, czy nie kłamie. Ale cholera... ja też bym tak zrobił, myślę. Jakbym na przykład przyjął zlecenie jako Geralt i najpierw bym je próbował oszukać, a potem zabić, to myślę, że też bym ich wybił. Może nie wszystkich, ale na pewno sołtys chodzi. Chociaż, no ale spytajmy o dziewczynkę. Zaraz wam coś powiem, tylko nie wiem, czy też coś nie będzie. Chyba nie. Aż zobaczmy. Nie, dobra, słuchajcie. Co myślę o sytuacji? Typek nie powinien zabijać wszystkich, prawda? Czekajcie, tutaj jakieś wibracje. Nie powinien zabijać wszystkich, to jasne. Ja też bym się wkurzył, bym postąpił jak on, tylko bym zabił prawdopodobnie tylko sołtysa, bo nie wiem, chociaż dotarce straszył, żeby zesrał się i wkłał już własną główna, by się tarzał po ziemi. Ale dlaczego go nie zabiłbym go nawet, jeżeli by to zrobił z czystej złośliwości. Dlaczego? Wiedźmini są trochę jak smoki. Geralt nie zabija smoków, bo smoków jest mało. Wiedźmini, podobnie jak smoki, są już gatunkiem wymierającym, jest coraz mniej wiedźminów, a coraz więcej potworów. Nawet jeżeli to jest kurwiel, który za chwilę zabije kogoś jeszcze innego, to jednak wiedźmini są potrzebni. Taka jest moja, że tak powiem, strona w tej sprawie. Geralt jest spoko ziomek, Jezu Chryste. Co? Bardzo fajne zadanie, szczerze powiedziawszy. Idziemy teraz do sprytki tego Wiedźmina. Przydałoby się jakiś szybka podróż. Bardzo super. Podoba mi się z tego prostego względu, że naprawdę fajnie zrobione. Takie... To nie jest takie kolejne typowe zlecenie zabij, zdecyduj, zapomnij. To raczej już było takie... Wiecie... No ciężko mi to wytłumaczyć, ale po prostu podobało mi się bardzo. Dobra, tutaj nie ma żadnych zleceń. Jest naprawdę fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej Wisielców, żeby zobaczyć, co w skrytce miał Wiedźmin. Którego oszczędziliśmy. Nie wiem, jestem ciekaw, co wymyślić o tej misji, ale według mnie naprawdę postąpiłem słusznie i zostawiając Wiedźmina przy życiu i dając kasę tej ciotce i... No bo co by ta... Mam nadzieję, że naprawdę nie przewalał tej kasy na jakieś głupoty, że ta babka jest spoko. Może nas też oszukać, ale właśnie to już nie nasza sprawa. 40 koron nas nie zbawi. A to co to ma znaczyć? O, poczekajcie, muszę zrobić szybkie cięcie. Okej, wybaczcie za cięcie. Jak zwykle coś mi przeszkodziło, no to jest po prostu klasyk. Wracamy na to miejsce. Widzieliście, byli tam bandyci, więc... więc... Nie wiem, czy to jest pułapka zastawiona przez ta Wiedźmina, czy po prostu... Ktoś nas uprzedził, w sensie oni nas uprzedzili. Pojawili się tutaj przed nami. Będziemy tak tu sterczeć jak chuje na baletajnie. Jak chcesz to złap. Ze skóry cię wybuchę. O! No nieźle, no nieźle. Co my tutaj mamy? Jakiś miecz zielony, jakby część setu. Co i co? Zobaczmy szybko ten mieczyk. No cóż, jest całkiem niezłe. Jest naprawdę całkiem niezłe. No i jest w sumie, można powiedzieć, częścią setu kota, no bo jednak dostaliśmy go. A właściwie znaleźliśmy w kryjówce Wiedźmina ze szkoły kota. Więc powsadzajmy tutaj różne te. I zaraz można po prostu go używać dalej. Co tu jeszcze można walnąć? Szansa na zatrucie? Albo przebitka 20 jeszcze jedną wsadzić. Dobra, dam szansę zatrucie. No ciekawie. Dobra, no i co? Teraz misja równa nam zostaje, prawda? O to możemy się zacząć. Róża na czerwonym polu. Tylko musimy najpierw dojść do szybkiej podróży. Wow, ale naprawdę nie spodziewałem się, że znajdziemy jakby odpowiednik miecza, tylko że lepszy. Na 35 poziom. To nie jest... To nie są przelewki. Czekajcie, dobrze biegnę? No, powiedzmy. Trochę w tą stronę. No, 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 naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Gdzie tym... O, dobra, jest. Jest i punkt. I teraz lecimy sobie... Gdzie my lecimy? Właśnie gdzieś przy Nowogradzie. Tutaj. Dobra, idźmy najpierw do chaty na uboczu. To chyba jest ta chata, gdzie tam jastra znaleźliśmy po tym, jak go odbijaliśmy. No, to jest to. No i cóż. Zobaczymy, zobaczymy. Co tutaj mamy? Wow! Pająki jakieś po prostu. Jezu Chryste! Stop! Insertoidy. To jest po prostu hanowy potwór, no. Art, artsy, ale przeciwko insertoidom. No, nie wiem, wow, jestem zaskoczony po prostu. Ale są ciekawe, bo są bardzo szybkie i plują to pajęczyną. No naprawdę. Aha. Widzicie to w ogóle? Ja cię nie mogę. Nowy rodzaj potwora po prostu. Że z nich nie wypada nic serwenowego, tylko mutageny. Dobra, słuchajcie, prześpimy się do rana. I lecimy dalej, no lecimy dalej. To jest ta wieś, w której mówiła ta laska. Ta nawiedzona laska. Jestem ciekaw, czy ona była na mapie przed dodatkiem, czy ją dodali. Łukowiec. W ogóle. To przypomina tą poprzednią wioskę, w której był ten Wiedźmin. Ale cholera, jak to jest mocne. Ojej. Feromony, ulepszony, ulepszony. Czego ja szukam? Przeciwko trupu jadam. Okej. Okay. Jezu Chrysta. No, miejscami jest naprawdę ciężko. To jeszcze nie koniec oczyszczania. To jeszcze jeden król jest na przykład. Dobra, zobaczymy co tu się stało właściwie. Aha, on tutaj się kończy, więc to trzeba po prostu iść za tym zapachem do wioski, a nie z wioski. O Jezu, ale ten zapach się rozwidla w ogóle. Właśnie, tutaj do tego domu prowadzi na pewno. List z przestrogą. Spokojnie matki, zaczął się gdzieś daleko, najlepiej w zerikani, okej. Okay. Ktoś uciekł przez okno i to prawdopodobnie ten, którego szukamy. Zobaczmy pod oknem ślady. Dobra. Ktoś sobie bierb. Wybierz z wioski już właściwie. Chyba? Nie, chwila. Co z tymi śladami się dzieje tutaj? Okej. Okay. Później pobierz tędy. No i mamy go chyba. Dobra, skąd strzał był? To jest dwurot. Skąd mógł być strzał? Gdzieś będą jakieś ślady pewnie wydeptane. No z strony wioski żadnych śladów nie było po prostu. A to powinno iść gdzieś tutaj, no. Ale co nam właśnie da to, że dowiemy się skąd padł strzał? Padł to padł, no ze strony wioski tyle wystarczy. To musi być stąd skądś. O dobra, coś tu jest. Okej. Ślady prowadzą z powrotem do wioski. Tutaj mnóstwo śladów. Dobra, Geralt. Spokojnie. Wow. Tak, ale szybciej są te topielce. Dobra, dalej. Myśmy nie zgubili tych śladów za mocno. Na tamtym wzgórzu ktoś ma być niby? Nie, gdzieś tutaj. Są te ślady, są te ślady. Idę dalej do przodu. Jezu, ale jak wyraźnie widać po prostu tutaj parę osób musiało być. Aha, jest i obozowisko. Dobra, nakładamy jad wisielców i zaraz testujemy naszą nową broń. Ulepszony jad wisielców. Okej, spokojnie. Teraz tego, wnojka. O Jezus, ale tamten dostał. Dobra, spokojnie, bo mam mało życia. Ale rzuciliśmy. Ja dziękuję. Spokojnie. O fuck, ale jesteśmy low. Dobra, udało nam się. O Jezu, zaraz się spalimy. Zresztą ciało dalej płonie. Dobra, gaśnie. Dobra, tutaj raczej... Zakonu Płonącej Róży? Wow! Płonącej Róży to ja nie słyszałem już jakiś czas. Pistech, Alcatest. No nieźle. Dobra, zobaczmy co my tutaj właśnie znaleźliśmy. Znaleźliśmy z rękawicy Zaczynników Płonącej Róży oraz ich pancerz, która jest ciężko zbrojona, więc nas średnio interesuje, szczerze powiedziawszy. Tutaj nie, tutaj nie. Czy tutaj coś znaleźliśmy takiego ważnego? O, w ogóle wywary straw, nie wiedziałem, że my to mamy. Okej, schemat na spodnie jakieś. O, to jeszcze muszę zacząć. Tutaj, no czas kurczę zacząć ulepszać te eliksiry, bo naprawdę robi się nieciekawie. Na przykład wyśmienity kot. O, wow, co się dzieje? Czekajcie, bo coś tutaj się zbagowało ewidentnie, jeszcze raz. Alchemia. Dobra, i tak. Na przykład wyśmienity kot. Brakuje nam ulepszonego kota, korzenia pimentu, białej mewy. A nie mamy ulepszonego kota, naprawdę? Nie mam nawet schematu na ulepszonego kota. Kurde, będą się pomyśleć o alchemii. Rozwinięciu tego. Zbadaj obozowisko, ale coś tu jeszcze jest właściwie? Rozkazy ataku na Łukowiec. Ulrich. Zakońskie imię. Aha, w okolicy wsi Bronowic. Oni mają jakąś swoją tą. Dobra, czekajcie. Najpierw rodzinka spania. Teraz jeszcze raz jest spółka. Dobra, przeszukamy to. I prawdopodobnie skończymy. Ale ciekawe, że Zakon Płonącej Róży tutaj się wmieszał w sprawy ludzi. Zresztą bandytów, ale w ogóle się o zakonie tym nie słyszało. Jezus, co to za potwory tam łażą. Co to w ogóle jest dziś? Przerośnięte Endriago pająki. Dobra, spokojnie. Ale walki są na poziomie. Myślałem, że wiecie, że mam ten 35 level, to te walki będą proste, a jednak dodatek stanowi pewne wyzwanie. Zdecydowanie. Dobra, jesteśmy już dosyć blisko tego obozu, czy raczej znowu będzie ich tu więcej przeciwników naszych. A jeszcze jedno mnie interesuje, a propos alchemii. A mianowicie, bo my też skupimy eliksiry i tak dalej. A na przykład takie oleje, jak to z tymi olejami wygląda, bo te oleje są też mega ważne. Na przykład ulepszony olej przeciwko istotom magicznym, korzeń pimentu, przeciwko drowatym. Zwykłego oleju przeciwko drowatym nie mamy. Przeciwko hybrydom. Zwykłego oleju przeciwko hybrydom nie mamy. Przeciwko zwierzętom brakuje nam na przykład niedźwiedzia osadła. Wyśmienity jad wisielców brakuje nam kłebirfu. Tu hydrogenium, tu brakuje nam takich prochów już wiecie. Mocniejszych. O, a tutaj bomba 2-metrowa. Czemu to jest w ogóle rozwalone? Przecież to miałem. Chyba. Północny wiatr, ulepszona bomba 2-metrowa, brakuje nam czarnego proszku. Ulepszona czarcia purchawa, brakuje nam czarnego proszku. czarny proszek, piment i zwykły północny wiatr, samum. Czarny proszek. Tej ulepszonej bomby 2-metrowej. Ja sobie będę musiał to porobić, ludzie. Ja sobie będę musiał to porobić. Dobra, przeszukajmy to. Może spotkałem kogoś znajomego. Miałbym im 1000 zapłacić za to? Chyba żarty. 9, 10. Co mam zrobić? O, dobra. 15, 15, 16. Dobra, zgarniamy wszystko. Ej, mogliśmy mu do 1000 kazać liczyć, Geralt. Bo tutaj kiepsko to wygląda. Dobra, już powinienem kończyć odcinek, ale jeszcze chwila. Dosłownie. Żyje? Żyje. Już widzę, że to dopad jakiś. Po twarzy. Ale Dawid nie żyje. Czyli Alwina. Okej, okay, robimy tutaj siekę, rozumiem. Ale ich, oni tutaj nie są tacy, wiecie, super słabi. No, jak on mnie... Dobra. Spokojnie. Fuck, zaraz padniemy. O Boże święty! To nie będzie łatwe. Dobra, słuchajcie, kończymy w tym momencie, bo naprawdę drugi odcinek, to ja będę musiał się pomęczyć i dobrze rozplanować walkę. Tak więc w kolejnym odcinku zaczniemy od zniszczenia tych niedobitków Zakonu Płonącej Róży, no i tyle. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i hej, papa. Zapachniało to wiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał.